Pixar w pudełku. Macie ogólne pojęcie o animacji, teraz się pobawmy. Poznajmy kolejną zmienną. To tak zwana zmienna animacji, w skrócie EVAR. Ta zmienna rozciąga piłkę w płaszczyźnie poziomej i zgniata ją w pionie. Czas kontrolujemy za pomocą tego samego edytora wykresu. Rozciągniemy piłkę, gdy będzie spadać, i zgnieciemy, gdy uderzy w podłoże. Rozciąganie i zgniatanie to jedna z głównych zasad animacji. Rozciągając i zgniatając obiekty, pokazujemy z jakiego są materiału. Jako animatorzy nie tylko przesuwamy rzeczy, mamy je ożywiać. Jeden sposób to pokazać, co myśli postać. Jeśli piłka jest żywa, to może nie odbija się, tylko podskakuje. A zanim podskoczy, zbiera się w sobie zupełnie jak Luxo Junior przed każdym podskokiem. To właśnie jest magia animacji. Bierzemy martwy przedmiot i dajemy mu życie. Jaką piłkę chcecie animować? Co będzie robić i myśleć? Ożywicie ją?